Antoni Maria Claret pochodził spod Barcelony, urodził się 23 grudnia 1807 roku. Na chrzcie, który miał miejsce w samo Boże Narodzenie, otrzymał imiona Antoni Jan Adiutor. Kiedy miał 11 lat, rozpoczął naukę w szkole średniej humanistycznej. Musiał jednak przerwać naukę i pomagać ojcu w tkactwie. W 18 roku życia udał się do Barcelony, by tam doskonalić się w swoim zawodzie. Zapoznał się równocześnie ze sztuką drukarską, a w wolnym czasie uczył się języka łacińskiego i francuskiego. Uczestniczył też w strajku robotników, licho wynagradzanych za pracę w prymitywnych warunkach. Przeżył także kryzys duchowy, ale przeszedł go zwycięsko. W latach 1827-1829 zrobił błyskotliwą karierę zawodową w przemyśle tekstylnym Barcelony i uzbierał niemałą fortunę, grając na loterii. Doświadczenie zdrady przez wspólnika zaślepionego nieumiarkowaną żądzą zysku przyczyniło się do głębokiego nawrócenia Antoniego. Od dawna pragnął oddać się na służbę Bożą. Wstąpił więc do wyższego seminarium duchownego diecezji Vich, po którego ukończeniu otrzymał święcenia kapłańskie. Przez kilka lat był proboszczem w Sajent, a potem w Viadram. Czuł jednak, że inne jest jego powołanie. Paliła go chęć oddania się pracy misyjnej. Dlatego za zezwoleniem biskupa udał się do Rzymu, by ofiarować swoje kapłańskie usługi kongregacji rozpowszechniania wiary na misjach wśród niewiernych. Odbył rekolekcje w domu jezuitów. Przełożony poradził mu, by wstąpił do jego zakonu, gdzie będzie mógł łatwiej wypełnić swoje pragnienia misyjne. Wstąpił więc do nowicjatu tegoż zakonu w Rothan. Ciężka choroba zmusiła go jednak do opuszczenia nowicjatu i powrotu w rodzinne strony. Udał się do swojego biskupa, który mianował go misjonarzem diecezjalnym dla głoszenia nauk z okazji odpustów, rekolekcji czy misji. W latach 1840-1848 Antoni przebiegł całą Katalonię. W roku 1847 założył w Barcelonie istniejącą do dziś drukarnię i wydawnictwo katolickie. W tym samym roku założył nową rodzinę zakonną Serca Maryi z Vich. Założył także Stowarzyszenie Pań Serca Maryi, które miało za cel nieść pomoc kapłanom w duszpasterstwie ze strony ludzi świeckich. Założył także Stowarzyszenie Dobrej Prasy. Dał wreszcie początek Instytutowi Zakonnemu Córek Niepokalanego Serca Maryi. W tym także czasie wydał wiele broszur poświęconych podniesieniu życia religijnego wśród ludzi świeckich. Uważa się go za prekursora instytutów świeckich, które zostały uznane przez papieża Piusa XII dopiero 100 lat później. 23 lutego 1848 roku udał się na Wyspy Kanaryjskie z kazaniami i misjami. Po powrocie stamtąd założył zgromadzenie misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi, zwanych popularnie Klaretynami. Stolica Święta, słysząc o owocach pracy apostolskiej Antoniego, mianowała go w 1847 roku biskupem. Miał wtedy 40 lat. W 2 lata potem został arcybiskupem Santiago de Cuba. W 1850 roku z rąk królowej Hiszpanii otrzymał paliusz metropolity Kuby, jak też odznaczenie Wielkiego Krzyża. Na skutek miejscowych intryg ta rozległa archidiecezja nie miała pasterza od 14 lat. Antoni zabrał się do pracy z wrodzoną sobie energią. W ciągu 6 lat aż 3 razy zwizytował swoją archidiecezję, by na miejscu zorientować się o potrzebach poszczególnych parafii i im zaradzić. Nakazał wszędzie przeprowadzić misję. Przywrócił dyscyplinę wśród duchowieństwa, zreformował seminarium, osobiście prowadził misję w co najmniej 150 miejscowościach, założył 53 nowe parafie i wygłosił około 11 tysięcy kazań. Dzięki jego pracy misyjnej około 300 tysięcy Kubańczyków zostało bierzmowanych, a ponad 9 tysięcy par żyjących bez ślubu stało się sakramentalnymi małżeństwami. Założył Bractwo Nauki Chrześcijańskiej, gdyż ignorancja religijna była zastraszająca. Kiedy w 1852 roku Kubę nawiedziła epidemia, biskup Antoni codziennie nawiedzał szpitale, rozdawał żywność, mobilizował ludzi dobrej woli do pomocy. W tej sprawie wydał 2 listy pasterskie, jeden do swoich wiernych, drugi do kleru. Założył bank, w którym w każdej parafii miał nieść pomoc finansową wiernym. Z okazji ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi wydał piękny list pasterski i ustanowił Instytut Apostolski Matki Bożej Niepokalanej do nauczania prawd wiary. Tak gorliwa praca przeszkadzała miejscowym liberałom i masonerii.
Cztery razy dokonywano zamachów na jego życie. Spalono mu dom. W roku 1856 został raniony przez człowieka, którego konkubinę nawrócił. Rozpoczęto tak gwałtowną kampanię przeciwko Antoniemu, że rząd hiszpański musiał się ugiąć i odwołać go z Kuby. Antoni wrócił więc do Hiszpanii. Królowa Izabela II powołała go na swojego osobistego spowiednika. Dzięki jej poparciu założył wśród kapłanów konferencję świętego Wincentego a Paulo dla wspierania ubogich. Głosił nadal niestrudzenie misję, popierał katolicką prasę i założył Akademię świętego Michała Archanioła, skupiającą artystów. Królowa mianowała go nadto prezydentem królewskiego klasztoru w Escorial i protektorem szpitala w Montserrat. Z królową objeżdżał kraj, głosząc kazania i zakładając bractwa, matek katolickich, bibliotek popularnych i tym podobne. Był wychowawcą dzieci królewskich. Kiedy w 1868 roku wybuchła w Hiszpanii rewolucja, królowa musiała schronić się do Francji. Antoni udał się wraz z nią do Pau i Paryża. W tym samym roku pojechał do Rzymu, gdzie wziął udział w złotym jubileuszu kapłaństwa Piusa IX, a zaraz potem w Soborze Watykańskim I, na którym zdecydowanie bronił dogmatu o nieomylności papieża. W roku 1870 musiał jednak opuścić Rzym, gdyż zapadł ciężko na zdrowiu. Udał się więc do Francji, gdzie byli jego synowie duchowni, wypędzeni wraz z nim z Hiszpanii. Kiedy tylko poczuł się lepiej, zdecydował się wrócić do Rzymu, ale zmarł w drodze, rażony apopleksją, 24 października 1870 roku. Ponieważ Antoni Maria Claret pozostawił po sobie wiele dzieł, jego proces beatyfikacyjny trwał długo. Dopiero w roku 1934 Pius XI wyniósł go do chwały błogosławionych, a Pius XII w roku świętym 1950 do grona świętych. Antoni zostawił po sobie ponad 200 pism religijnych, które wydrukował w łącznym nakładzie około 9 milionów egzemplarzy. Samych katechizmów wydał drukiem około 4 milionów egzemplarzy. Słynny katechizm Camino Recto, który ozdobił własnoręcznymi ilustracjami, stał się prekursorem współczesnych katechizmów dla dzieci, które dziś trudno sobie wyobrazić bez obrazków. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Antoni Maria z niezwykłą miłością i cierpliwością głosił ludziom Ewangelię. Daj za jego wstawiennictwem, abyśmy szukając Twojej chwały, gorliwie się starali pozyskać naszych braci dla Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Yeah.